Radio Norda FM świętuje 11. rocznicę powstania i 8. rok, od kiedy nadaje w eterze. Każdego dnia dziennikarze i prezenterzy pracują, aby przekazać słuchaczom porcję świeżych informacji z regionu. Poranek przywitał nas mgłą i zachmurzeniem całkowitym. Przejaśnić ma się w okolicach południa. Radio Norda FM świętuje 11. rocznicę powstania. Przez pierwsze 3 lata treści nadawane były jedynie w internecie, jednak od 8 lat w eterze na częstotliwości 88 MHz można usłyszeć, co ciekawego dzieje się w regionie. Drodzy słuchacze, witam się z Wami słonecznie, bez ani jednej chmury w głosie. Rozpoczynamy śniadanie z Nordą FM. 41. wydanie najlepszej zabawy na całych Kasiebach. Norda Szrymkol, mikrofony jak w jedno, Gracjan Fopkę. Ryczymy bardzo serdeczno! Celem naszego radia jest bycie blisko naszych słuchaczy, dla naszych słuchaczy, towarzyszenie im w ich codzienności i przede wszystkim dostarczanie im na bieżąco najważniejszych informacji z regionu. Jesteśmy całodobowo dostępni na Facebooku, na fanpage'u Radia Nord FM. Można pisać do nas wiadomości przez Messengera, można udostępniać komentarze. Codziennie pojawiają się tam nowe newsy, nowe nietypowe święta, głosowanie na Twoje 8 hitów. Tam cały czas wszystko żyje, także jak najbardziej cały czas czekamy na kontakt, który nie zawsze odbywa się przez internet. Każdego roku z upominkiem dla całej redakcji przychodzi jeden z najwierniejszych słuchaczy Radia Norda FM, czyli pan Wiesław. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. A kto? Radia Norda, proszę państwa. Tutaj, o, żeby tak było widać. W tak ważnym dniu jak urodziny można przesłać kilka ciepłych słów do prowadzących Radia Norda FM. W związku z obecnymi urodzinami Radia Norda FM chcielibyśmy wybrać najpiękniejsze życzenia urodzinowe od naszych słuchaczy, które moglibyśmy przedstawić na antenie w przyszłym tygodniu. Mało tego, osoba, która ułoży najpiękniejsze życzenia, będzie mogła liczyć na specjalny upominek specjalnie od naszej redakcji. Urodziny to również dobra okazja, żeby pochwalić się swoimi sukcesami. A tych nie brakuje, ponieważ Radio Norda FM już niebawem rozszerzy swoje zasięgi w kierunku Rumi, Lęborka i Słupska.